Hejeczka, to dalej rajd przebrawowy Puchar Polski i Mistrzostwa Polski, ale nie Jelenia Góra. W tej chwili jestem w Karpaczu, w bardzo urokliwym miejscu. Zobaczcie, tutaj jest taki deptak i jest tutaj bardzo ładnie, ale to, co chciałem wam pokazać, to w samym centrum Karpacza stoi centrum Kanama. Tak naprawdę, no, wystawa Kanama, może nie jest to centrum jakieś wielkie wystawiennicze, ale są pojazdy, które można tu obejrzeć. Fajna sprawa. To tak w ogóle przy okazji całego tego rajdu i tego wszystkiego, co tutaj się odbywa. W okolicy. 5 km, więc niedużo, ale region jest piękny. Zresztą, no, pokażę wam, zobaczcie sami, jaki jest piękny ten deptak. Fajnie, jeszcze nie ma zbyt wielu turystów. Tak naprawdę kwiecień to jeszcze nie temat na turystykę w tym miejscu. Ale ładny deptak, o, idzie jeszcze do nas chyba Karkonoski, taki stwór, dziad Karkonoski. No i tutaj sobie mamy tego Kanama. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Kim jesteśmy? Duch Gór Karkonoski. Duch Gór Karkonoski. Dziękuję. No i tutaj mamy z tyłu centrum Kanama. O proszę, fajny kamień, Mount Everest, z drugiej strony tablica, ale to, co najbardziej nas interesuje, to pojazdy Kanama. Zobaczcie, przypominam, że Kanam współpracuje z tym rajdem, z tą edycją, pewnie z całą serią. Bardzo fajnie, tych Kanamów jest dużo, fajnie jeżdżą i chłopaki zdobywają na nich dobre pozycje w rajdach. Także zapraszam wszystkich do Karpacza, żeby można było sobie przyjść, zobaczyć, usiąść na prawdziwego, dużego kłada. A widzę, że i skuter wodny w tym miejscu też się znalazł, chociaż jesteśmy w górach. Także zapraszam wszystkich serdecznie do Karpacza. Na razie, hej!